No i wracamy do Studia Popołudnia Wnet. Kolejny parlamentarzysta, z profesor też przy okazji, Zbigniew Giżyński, historyk, poseł na Sejm, Koło Poselskie Polskie Sprawy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Panie profesorze, Polskie Sprawy, ale zdaje się, pan profesor będzie partię zakładał. Tak, taki jest plan. Jesteśmy w trakcie budowania struktur, konsultacji społecznych. To jest projekt obliczony na wiele, wiele miesięcy pracy. Mam nadzieję, że na wiosnę zacznie wschodzić już konkretnymi strukturami pod nazwą partii, która będzie powołana wówczas. A po co? Dlatego, bo jest w Polsce potrzeba, aby kolejnej ludzie... partii. Mało to mamy partii w polskim... O, w polskim systemie politycznym mamy partii sporo, jak w każdym państwie, bo ludzie zrzeszają się w partiach politycznych, ale ponieważ od czasu do czasu słyszę takie narzekania, że nie mam na kogo głosować, bo wszyscy zawsze się kłócą, spierają, już mam dość tych albo z PiSu, albo z Platformy, raz jedni, raz drudzy. To pan sobie partia ta się nie będzie spierać. Będzie taka, o którą będzie starała się, bo pewnie spierać się nieraz będzie, godzić. Godzić kogo z kim? Tuska z Kaczyńskim? Ich raczej będziemy starali się wysłać na zasłużoną emeryturę. To kogo pan pogodzi? Myślę, że będziemy starali się godzić ludzi, którzy często są zantagonizowani, trochę na skutek własnych decyzji, troszkę na skutek tego, że często w polityce lubi się podgrzewać emocje, bo te emocje, jak są podgrzane, to ludzie zapominają o innych ważnych rzeczach to i emocjami się kierują. Pasuje im do tego Morawiecki z Sasinem. Będzie pan godził Morawieckiego z Sasinem? Czy no, ich zdaje się, że na razie pogodził pan prezes Jarosław Kaczyński. On ma w tym zakresie o wiele lepsze doświadczenie, to raz, a dwa instrumenty godzenia nacisku tego typu. Też, tak. No nie chciałem tego używać, bo myślę, że to były bardzo łagodne perswazje. Dobrze, powstanie nowa partia i teraz pytanie, gdzie ona będzie patrzeć, bo jak patrzę na położenie pana posła, pana profesora na scenie politycznej, to może pan albo patrzeć w stronę prawicy, czyli tej, która rządzi, albo tej prawicy, która jest w opozycji, w stronę PSL-u, w stronę konserwatystów Marka Biernackiego, albo tego typu ugrupowań. I tak właśnie zamierzamy robić. Uważamy, że jest sporo ludzi, którzy z różnych powodów kiedyś nawet głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, albo ze względu na wiek jeszcze nie głosowali, ale być może, gdyby sytuacja była inna, zagłosowaliby na tę partię, ale wydaje im się, że już troszeczkę się zużyła przy sprawowaniu władzy. To jest zjawisko zresztą częste. Z drugiej strony jest sporo ludzi po drugiej stronie sceny, które to osoby nie bardzo chcą zagłosować na Platformę, czy nawet na jakichś koalicjantów Platformy w postaci PSL-u, bo jak słyszą, że Donald Tusk, kiedyś swego czasu liberał gospodarczy, mówi, że będzie czterodniowy tydzień pracy, że będziemy mieli nie tylko piętnastki, szesnastki, ale on to w ogóle pewnie by tam wprowadził jeszcze jakieś osiemnastki, dziewiętnastki, to zaczynają się zastanawiać, to zaraz, to gdzie jest ten kiedyś wolnościowy, liberalny polityk w kwestiach gospodarczych. I do takich ludzi będziemy mieli swoją ofertę. Z Donaldem Tuskiem to jest... Ale to trochę właśnie PSL idzie w tym kierunku, bo on mówi przedsiębiorczość, wolność. Te hasła, nie wiem, czy one dobrze korespondują z programem tej partii, bo czytałem go, to raczej jest taki bardziej społeczny program, no ale hasłowo tak to się wyraża. Też tak mam właśnie wątpliwość i stąd wydaje mi się, że nasza oferta skierowana z jednej strony dla tych, którzy mają umiarkowanie konserwatywne, wolnościowe poglądy i dla których nadmierne rozdawnictwo, które Prawo i Sprawiedliwość od wielu lat w sumie wprowadza do naszego życia gospodarczego. No, wiele lat pan był politykiem Prawa i Sprawiedliwości, wtedy panu tak bardzo nie przeszkadzało. W tym zakresie, kiedy wprowadzaliśmy te zmiany, to byłem nim 2 lata, żeby być precyzyjnym, więc to nie była aż taka długa przestrzeń czasowa, ale wielokrotnie także zwracam uwagę, że gdzieś musi być granica, że wyrównywanie szans, one też jest ważne, ale nie można robić tego zbyt daleko. Jak zobaczyłem, że już nie tylko Prawo i Sprawiedliwość prowadzi tego typu polityki, ale nawet ci, którzy zawsze stawiali się po drugiej stronie i byli liberałami, jak Donald Tusk, zaczynają licytować się na tego typu populist, to zaraz mówię, moment. Przypomniał mi się mój polityczny, że tak powiem, wzorzec, do którego wszystko staram się odnosić niczym w Sewr, do różnego rodzaju tam zgromadzonych idealnych metrów, kilogramów, litrów i tak dalej. A tym wzorcem jest Józef Piłsudski. On owszem, był socjalistą,
tak zaczynał. Ale jak pięknie powiedział, gdy przyszli do niego jego towarzysze z PPS-u, że chcą teraz wprowadzać socjalizm, on powiedział, nie. Ja wysiadam na przystanku Niepodległość. Dobrze, ale wprowadził też ośmiodniowy dzień pracy. Ośmiogodzinny dzień pracy. Tutaj tak, ja się, i bardzo dobrze, że to zrobił. Pięciodniowy także w tygodniu. Nie, tak daleko nie poszedł, ale ja rzeczywiście... Był tygodniowy wymiar pracy? 48? Tak, wtedy był ośmiogodzinny wymiar pracy w ciągu dnia. I to był bardzo socjalistyczny postulat. Absolutnie. Ja sam też pamiętam, rewolucyjny na tamte czasy. Też rewolucyjny. I dlatego ja jestem człowiekiem o umiarkowanych poglądach. Uważam, że niektóre zmiany są potrzebne, ale niezbyt ostre. A gdy ja widzę, że do niedawna rzekomo liberał Donald Tusk na skutek tych presji zaczyna się licytować na socjalizm z lewicowcami nawet, to mówię, no tak, a ten człowiek kiedyś jechał tramwajem z napisem liberalizm i wysiadł na przystanku z napisem władza. Uważam, że troszeczkę swobód gospodarczych jest w Polsce potrzebnych, niekoniecznie na te zapatrywania takiego elektoratu odpowiada Konfederacja z różnych powodów. Myślę, że przede wszystkim ze względu na swoją prorosyjskość dzisiaj, która jest niestety dla wielu osób nie do zaakceptowania i stąd myślę, że nasze ugrupowanie będące taką próbą godzenia tego, że trzeba ludziom pomóc, jak mają problemy, ale nie można wiecznie tylko dawać im ryb od czasu do czasu. Trzeba ich nauczyć posługiwać się wędką. Na taką formację będzie potrzeba. To znaczy, jak ona będzie powstawać teraz trochę polityki zagranicznej. W końcu pan profesor historii dyplomacji się zajmuje, to często rozmawiamy w tym studio tak raz na 6 tygodni. Nam mniej więcej wypada się spotykać cyklicznie. Wojna na Ukrainie wydaje się przybrać zły obrót dla Władimira Putina. Jak może wyglądać ewentualna koncepcja pokojowa? Bo kolejne osoby się zgłaszają, papież Franciszek, nawet taki Elon Musk, czyli dość kontrowersyjny multimiliarder, też ma swoją propozycję pokojową. To już jest ten moment, kiedy Rosja jest gotowa na pokój, czy jeszcze nie? Myślę, że Władimir Putin rzeczywiście jest w sytuacji trudnej, w jakiej jeszcze za czasów swojej prezydentury, czy też władzy, bo niekiedy bywał premierem, ale władzę posiadał zawsze taką samą, w tak trudnej sytuacji jeszcze nie był. To, co się stało na Morzu Bałtyckim, czyli wysadzenie w powietrze dwóch rurociągów pobudowanych wspólnie przez Rosję i Niemcy, jest w mojej opinii, podkreślam w mojej opinii, nie podpartej żadną wiedzą, być może rozpaczliwą próbą Władimira Putina szantażowania już nie Zachodu, bo on sobie ten szantaż właśnie w pewien sposób ograniczył, ale szantażowania własnego społeczeństwa. To znaczy on sobie zaczął zdawać sprawę z tego, że może zostać wkrótce obalony, bo to nie idzie w tą stronę, w jaką obiecał, że będzie szło, bo ludzie sobie pomyślą, pozbędźmy się tego Władimira Putina, wtedy Zachód natychmiast znowu zacznie z nami handlować, bo pieniądze są przecież ważne i wszystko będzie po staremu. Może nawet coś się na tej Ukrainie uda uratować. Tak sobie mogli myśleć ludzie w Rosji jeszcze niedawno. Więc on powiedział, nie będzie tak samo, bo ja wam te dwa rurociągi wysadzę i nie będzie możliwości odbudowania tego natychmiast. Jesteście na mnie i na wojnę z Zachodem, bo to jest jego osobista wojna, tak de facto rzeczywiście, z Zachodem skazani. To będzie drugi Mikołaj II, drugi Stalin czy drugi Breżniew? A może będzie to jakaś inna postać historyczna? Daj Boże, żeby to był drugi Chruszczow albo drugi Gorbaczow, to znaczy, żeby do tych potencjalnego usunięcia go z urzędu doszło na skutek szybkiej decyzji i bez jakichś większych ofiar, bo nikt z nas nie życzy nawet... Chociaż wtedy nie dojdzie do żadnych zmian. Chruszczowa usunęła wierchuszka partyjna na rzecz młodszego nieco Breżniewa. To prawda, ale usunęła go ze względu na to, że pewien jego kurs nie podobał im się i uznali, że trzeba kogoś bardziej twardogłowego, kto nie będzie jednak prowadził tak daleko idących zmian. Putina da się przesunąć jak Chruszczowa, czy nie? Czy to jest jednak inny, silniejszy model władzy niż to było przy okazji komunizmu już po Stalinie? No Stalina się nie da usunąć, ale już Chruszczowa, pewnie Breżniewa też by się dało. Z tego co pamiętam, to Putin albo właśnie obchodzi, albo zaraz będzie obchodził 70. urodziny, bo coś mi chodzi po głowie, że on jest z października.
Chociaż jak mówią jego biograficzci, data nie tylko dzienna, ale i roczna urodzin jest niejasna. To jest trochę tak jak lekkoatleci, czy w ogóle zawodnicy z bardziej takich egzotycznych państw na świecie, którzy też mają nieraz te niezbyt prawdziwe daty urodzenia, ale przynajmniej formalnie jest to 70-latek. Oczywiście przy dzisiejszych osiągnięciach medycyny i żywotności wielu osób, zwłaszcza sprawujących władzę, to jest żaden wiek. Prezydent Stanów Zjednoczonych, czy nawet jego główny kontrkandydat. Wszystko się zgadza. Oficjalnie urodziny 70 za dwa dni. 7 października 52 to oficjalna data urodzin Putina. Czyli dobrze mi tam gdzieś w głowie świtało. Tak czy inaczej, to nie jest dużo, rzecz jasna, ale zawsze można w takim wieku dosyć szybko zachorować, może być jakaś zapaść. W Rosji przewroty zawsze mają charakter przewrotów pałacowych. Jest pytanie, jak długo, bo Putin nie jest, jeżeli ktoś uważa, że tam jest Putin, wszystko jest podporządkowane Putinowi, nie. Putin był projektem politycznym rosyjskich służb specjalnych, to jest kagiebista. On został wyznaczony do swojego zadania w momencie, kiedy Rosji groziła dekompozycja, że mogą się odrywać już nie tylko dawne republiki wchodzące w skład Związku Sowieckiego, ale nawet części składowe Federacji Rosyjskiej, takie jak Czeczenia chociażby. Różni od Stalina chociażby, że Stalin sobie tą władzę wyrąbał na trupach, a Putin ją dostał? Putin ją dostał od służb, tak jak de facto od służb ją dostał na przykład Breżniew tutaj wspominany. I teraz jest oczywiście pytanie, jak długo służby specjalne w Rosji, które tam są czynnikiem decydującym od wielu, wielu lat, zobaczą, że to już się Rosji nie opłaca i im się nie opłaca. Jeśli do takiego przekonania dojdą, to pan Nawalny już jest od dawna przygotowywany na zmiennika, ma piękną legendę, obecnie siedzi w więzieniu. Tam wielu ludzi, którzy trafiali do więzienia, to dziwnym trafem jakoś tak coś się im stało na zdrowiu i za nie mogli. A ten rzekomo taki bardzo, bardzo radykalny krytyk Putina ma się tam jak najlepiej od czasu do czasu. Nagrywa filmiki. To wróćmy do tych paraleli historycznych. Mikołaj II, nie bez kozery go przywołałem, bo Mikołaj II jedną wojnę przegrał, a mimo to utrzymał władzę jeszcze na 14 lat. Tak, ale ten konflikt, który Rosja przegrała z Japonią, miał charakter peryferyjny. W związku z tym tego typu, jakby to powiedzieć, porażki wizerunkowe nie odgrywały aż tak kluczowej roli. To trochę tak, jak kompromitacja w pewnym momencie, kompromitacja Rosji za czasów już Putina, jeśli chodzi o spory z Turcją. Kiedy Turcy strącili rosyjski samolot, Rosjanie się tam napuszyli, prawda, co to nie zrobią, po czym tak grzeczniutko podkulili się i przestali o tym mówić. Więc Putin mógłby przegrać Syrię, ale Ukrainy przegrać nie może. Dokładnie tak. I to jest ten element, który sprawia, że walka o Ukrainę, to by trzeba było sięgnąć do myśli geopolitycznej rosyjskiej jeszcze z czasów Kongresu Wiedeńskiego. Tam jest taki fenomenalny dokument historyczny z 1815 roku, który Korsykanin, który był ambasadorem Rosji w Paryżu, wróg Napoleona, przygotował dla cara Aleksandra I. I w tym memoriale z 1815 roku mówi, że kilka pokoleń Rosjan walczyło o to, żeby zlikwidować Polskę. Polska to jest Rzeczpospolita w tamtych rozmiarach, więc to jest tak jakbyśmy dzisiaj spojrzeli, cały pomost bałtycko-czarnomorski, kraje bałtyckie, Polska, Ukraina, Litwa, nawet Mołdawia. Tak, i oczywiście Białoruś. To jest ta Polska w ówczesnym rozumieniu tego słowa. Po to całe pokolenia walczyły, żeby zlikwidować Polskę, że to była zapora dla Rosji, aby pójść na Zachód. I trzeba było Rosji dać to okno za Zachód, które w ten sposób wyrąbano. Dzisiaj walka o to, co się dzieje na Ukrainie czy w Białorusi, jest dokładnie tym samym w myśl rosyjskiej doktryny politycznej i stąd oni są w stanie zaakceptować nawet to, co dzieje się na naszych oczach. Rosja na naszych oczach straci
traci wpływy w Azji Środkowej. Takie kraje jak Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan, to wszystko w tej chwili już jest bardziej, po pierwsze, dużo więcej rozbudowali swoją własną suwerenność, po drugie, troszkę też pomagają im Chiny i o ile kiedyś byli takimi, były to państwa w dużej mierze uzależnione od Rosji, dzisiaj balansują umiejętnie tą... Chociaż chyba w Uzbekistanie i w Kirgistanie Rosja cały czas posiada swoje bazy wojskowe. Nieduże, ale jednak. No tak, no to posiada także i Bajkonur przecież. To wszystko tam jest. To nie jest tak, że oni tam nie mają wpływów. Tylko ich wpływy kiedyś, a dzisiaj, to są nieporównywalne rzeczy. Najdłuższa lądowa granica, jaka istnieje między państwami, lądowa podkreślam, bo to ważne, to jest, jeżeli dobrze pamiętam, granica rosyjsko-kazachstańska. Bo kanadyjsko-amerykańska jest dłuższa, ale ona też przebiega ciekami wodnymi w znaczącej części. Mówię o tym nie przez przypadek. Kazachstan zagradza drogę Rosji do pozostałych krajów Azji Środkowej, bo pozostałe Uzbekistan, Tadżykistan nie mają granic z Rosją. Warto na to zwrócić uwagę. I dzisiaj popatrzmy na politykę Kazachstanu. Ona już jest absolutnie bardzo suwerennościowa. Jutro będę miał przyjemność wraz z innymi chociażby politykami z grupy polsko-kazachstańskiej rozmawiać z panem ambasadorem, politykiem w ogóle wielkiego formatu. Co warto podkreślić. Ale dlaczego o tym mówię? Rosja jest w stanie nawet tak daleko idące straty dzisiaj ponosić, bo się skupiła na Ukrainie, bo od tego musi zacząć. A to elita rosyjska jest gotowa powiedzieć cały ten Turkestan, jak mówią, że wszystkie te republiki, cały ta Azja Środkowa, oczywiście trochę sobie żartuję z tym temat, taki publicznie, który się pojawia gdzieś tam w mediach rosyjskich, oddajemy Uzbekistan, Kirgistan, Kazachstan i całą Azję Środkową, byleby zachować część Ukrainy? Na razie oddadzą. Bo to jest prosty ich mechanizm. Oni najpierw podbili dawną Rzeczpospolitą i tutaj zmienili rzeczywistość swoich granic na przełomie wieku XVIII i XIX, kiedy była ta wielka rewolucja geopolityczna tamtych czasów, kiedy przesunął się ten świat rosyjski w stronę zachodu bardzo, bardzo daleko. A dopiero potem poszli w stronę Azji Środkowej. To połowa XIX wieku, kiedy te ludy tureckie w dużej mierze, bo to jest wspólnota narodów tureckich, zostały podbite przez Rosję. I teraz Rosja myśli tak, najpierw się zabezpieczyć na zachodzie, a potem jak się wzmocnimy, to ona oczywiście tego nie odpuści, ale później. Jeżeli cały czas będą tak przebiegać walki, jak przebiegają, wydaje się, że Ukraińcy są w stanie w najbliższej przyszłości przechwycić Cherson, chociaż walki w myśli są zawsze trudniejsze, ale ta ofensywa idzie bardzo szybko. Cały czas także trwa ofensywa na wschodzie, w obwodzie charkowskim już wchodzi w obręb obwodu ługańskiego. Czy to już są takie straty, które spowodują na Kremlu przetasowanie, czy jeszcze nie? Gdzie jest ta granica bólu dla Rosji? Nie ma tej granicy, bo Rosja ze względu na to, co zrobiła, czyli tak daleko weszła w terytorium ukraińskie, wprawdzie wszyscy uważają, no tak, ale teraz oni odpalą bombę atomową, bo przecież już w myśl rosyjskiej doktryny to Ukraina teraz wkracza na ich terytorium. Nie, oni wiedzą, że nie mogą tego zrobić. Wiedzą, że to jest pułapka. Na to służby rosyjskie Putinowi właśnie nie pozwolą. Natomiast jeżeli chodzi o postępy ukraińskie na froncie, ja z uwagą zawsze wsłuchuję się w fantastyczne analizy, także na antenie Radia Wnet, pana generała Waldemara Skrzypczaka. Jest absolutnie, nie chciałbym tutaj zastępować go w tym, mogę tylko wyrazić swoją opinię jako ktoś, kto śledzi to uważnie od pierwszego dnia wojny i dla którego pan generał jest w tym zakresie niekwestionowanym autorytetem, że jego z jednej strony optymizm, ale z drugiej strony także wiedza i obserwacja, jest to były dowódca polskich wojsk lądowych, więc ma rozeznanie absolutnie fantastyczne i to doświadczenie zdobywane już przecież w strukturach także Paktu Północnoatlantyckiego, że te jego obserwacje, że Ukraińcy są w stanie w tej wojnie odnieść spektakularny sukces i wyzwolić te wszystkie tereny, które zostały im odebrane przez Rosję, być może nawet łącznie z Krymem. Mam nadzieję, że to wszystko się spełni. Z naszej perspektywy, z polskiej perspektywy byłoby to bardzo dobre, nowe otwarcie na nowy układ geopolityczny na Pomorzu Bałtyckim. A jak na to zareaguje Zachód? Francja, Niemcy, jeżeli Ukraińcy będą szli naprzód, to będą ich
popierać jeszcze bardziej, czy będą ich wstrzymywać? Na szczęście tutaj klucze do sukcesu ukraińskiego nie leżą w Paryżu, w Berlinie czy w Brukseli, tylko leżą w Waszyngtonie, bo Waszyngton, który jest dzisiaj zajęty tym, co będzie za chwilę, bo Amerykanie mają inne problemy niż to, co się będzie działo w Europie. To nam się wydaje, że to jest problem amerykański. Amerykańskie problemy leżą na Pacyfiku i Chiny są wyzwaniem potężnym dla dyplomacji amerykańskiej. W związku z tym Amerykanie potrzebują tu w Europie Środkowo-Wschodniej silnych państw, które będą w stanie samodzielnie przy pewnej pomocy amerykańskiej sobie radzić i stąd silna Polska, silna Ukraina, silni nasi sojusznicy tacy jak Rumunia, okay, kraje bałtyckie. Była już próba rozwiązania tego europejskiego formatu mińskim. W tej chwili chyba już... I widzimy, do czego ten format miński nas wszystkich doprowadził. On się skompromitował. Próba rozwiązania tego konfliktu rękoma Francuzów i Niemców przy sekundowaniu przez Białorusinów skończyła się tym, że Rosjanie po prostu najechali Ukrainę niczym Hitler Polskę w 1939 roku, bez wypowiedzenia wojny, co jest zjawiskiem naprawdę łamiącym jakiekolwiek standardy i przywołującym najgorsze wspomnienia z historii. Tutaj jest szansa na współpracę całej Europy, czy jest tak, że Warszawa jest skazana na pewną rywalizację z Berlinem, że Berlin chciałby być może do formatu mińskiego w jakiejś formie wrócić, a Warszawa będzie ciągnąć w inną stronę? Rywalizacja w Europie między wschodnią częścią Europy a zachodnią jest nieunikniona. Im szybciej my sobie wszyscy z tego zdajemy sprawę, tym lepiej. A to może zacząłem rozmowę z panem posłem Płażyńskim, przypominając tę wypowiedź profesora Krasnodębskiego, który powiedział, że ten Zachód jest zagrożeniem dla polskiej niepodległości. To może miał trochę racji pan profesor? Nie, nie, to tak daleko jednak bym nie szedł przy ogromnym moim szacunku dla pana profesora Krasnodębskiego. To zagrożenie jest zupełnie inne i ono nie dotyczy niepodległości takiej, jaką my ją znamy. Oczywiście w wymiarze cywilizacyjnym, jak rozumiem, w tym zakresie myślał pan profesor Krasnodębski. Natomiast ale jeśli... konflikt polityczny, jak rozumiem, czy dyplomatyczny w będzie. Będzie, bo to jest konflikt o przywództwo w Europie. To nie jest tak, że Niemcy dzisiaj patrzą i ręce zacierają z radości, że zostali wypchnięci z decydowania o tym, co jest z kolei ich koncepcją geopolityczną, czyli porządek w Europie Środkowej, Mitteleuropa. Ich koncepcja geopolityczna sięgająca, Jarosław Kaczyński niedawno w wywiadzie radiowym mówił o Bismarku. Ja pamiętam, jak niedawno rozmawiałem z panem premierem Kaczyńskim, zwracam uwagę, że za Bismarka to zostało już formalnie skrystalizowane, ale tak naprawdę to mówimy jeszcze o czasach połowy wieku XVIII, kiedy Fryderyk II rzeczywiście no, wyrąbał Prusom, późniejszym Niemcom, to miejsce w Europie, więc ta tradycja jest jeszcze dalej idąca. I my w Polsce, i to jest pewnego rodzaju wyzwanie dla wszystkich, dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Platformy Obywatelskiej, Lewicy, PSL-u, dla formacji, którą ja będę budował z przyjaciółmi z różnych ugrupowań politycznych, wyzwanie, abyśmy potrafili jako Polacy wykorzystać unikatową możliwość, jaka się otwiera przed nami, jaką jest zbudowanie sprawiedliwego, nowego porządku w Europie Środkowej, gdzie my będziemy odgrywali tutaj rolę istotną. To już na koniec ten strażak atomowy jeszcze rozwiążmy, jak działać, jak przeciwdziałać, tak jak przy okazji kryzysu kubańskiego powiedzieć, że Rosjanie muszą się nas bać tak samo jak my ich, albo jeszcze bardziej. Tutaj odpowiedź mają ci, którzy posiadają arsenał nuklearny. My go nie posiadamy. Pan prezydent Duda wystąpił, że powiedział, że oficjalnie, że już są toczone od miesięcy rozmowy w sprawie tak zwanej nuclear sharing, czyli dostarczania przez partnerów natowskich w Polsce głowic nuklearnych. Pewnie ich w tej chwili nie dostaniemy, chociaż dobrze by było. Ważne, żeby Amerykanie tutaj bardzo silnie odpowiedzieli Rosjanom, gdyby takie sugestie się pojawiały i te odpowiedzi są moim zdaniem absolutnie wystarczające i zadziałają w sposób właściwy. Na pewno rosyjskie służby pilnują tych kwestii i tak jak nie pozwoliły Stalinowi, Chruszczowowi, Breżniewowi, Andropowowi, Czernięce i Gorbaczowowi nigdy nacisnąć tego guzika nuklearnego, a każdy z tych przywódców ten guzik z sobą nosił, a poczytalność ich chociażby niekiedy bywała już różna, jak wiemy, tak i teraz jestem przekonany, że
że rosyjskie służby specjalne, które czuwają nad tym, nie pozwolą na to Putinowi z prostego powodu. Nie chcą ginąć tak, jak nie chciały ginąć z tamtymi satrapami na Kremlu. Ale to w takim wypadku, no, wniosek jest jeden. Rosja tą wojnę już przegrała, że nie może się odwołać do być może ostatniej realnej siły, jaką posiada, czyli broni nuklearnej, to prędzej czy później konflikt na Ukrainie przegra. Jeszcze jej nie przegrała. Miejmy nadzieję, że ją przegra. Są na to dobre widoki. Aby Rosja tę wojnę przegrała, Zachód musi konsekwentnie wspierać stronę ukraińską, dostarczając najbardziej nowoczesny sprzęt, jaki tylko możemy Ukraińcom dostarczyć, a wszelkiego rodzaju sankcje i izolacja na arenie międzynarodowej Rosji musi być kontynuowana. Jeśli to odpuścimy, Rosja jest krajem dużym, ludnym, wytrzymałym na wszelkiego rodzaju trudności i może się odbić, tak jak się odbiła z trudniejszych dla niej kłopotów, w jakie wpadła chociażby u schyłku roku 1941. Mam nadzieję, że teraz będą to doświadczenia nie z II wojny, ale z I wojny światowej, kiedy ten konflikt spowoduje tam przesilenie władzy i da nam kilkanaście, daj Boże, lat spokoju, gdzie będziemy mogli sprawić, że nasza armia będzie tak nowoczesna i tak silna i tak zasobna, że to nas będą się prosili o to, żebyśmy ewentualnie dostarczali broń nuklearną dla innych, a nie odwrotnie. Powiedział profesor Zbigniew Giżyński, poseł na Sejm, Koło Poselskie Polskie Sprawy. Panie pośle, dziękuję. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.